Specjalną Sił Powietrznych i mamy dwie akademie wojskowe. W stolicy w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna i proszę panów, nad Morzem Gdyni Akademia Marynarki Wojennej. Panie kapitanie, duży wykład taki dał pan tutaj tej młodzieży. Myśli pan, że będą chętni? Myślę, że chętni będą, może nie wszyscy, ponieważ kontynuują jeszcze panowie naukę. Natomiast z czasem dojrzewają do takiej decyzji i zgłaszają się do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Te informacje, które przekazałem, na pewno spowodują, że będą mieli temat do przemyśleń. Wszystkie te informacje znajdą też na stronie internetowej. Jak w cudzysłowie mówiąc, prześpią się z tym problemem. Na pewno wielu z nich zgłosi się do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Warunkiem jest, żeby otrzymali tutaj kategorię zdrowia A, niekaralność, no i ukończona szkoła, przynajmniej gimnazjalna. Możemy wtedy skierować do odbycia takiej służby przygotowawczej, która daje szansę życiową zarabiania w ten sposób na utrzymanie siebie, rodziny. Wojsko oferuje mieszkanie też każdemu żołnierzowi, który rozpocznie służbę zawodową. No ale każdy ochotnik najpierw musi odbyć taką służbę przygotowawczą, 4-miesięczną, do której Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku kieruje. 3 turnusy takie mamy w styczniu, w maju, we wrześniu. Ta służba, tak jak wspominałem, trwa 4 miesiące, jest bezpłatna, wszystko finansuje wojsko, wyżywienie, umundurowanie, szkolenie, zakwaterowanie. Oprócz tego żołnierz w ramach służby otrzymuje dodatek, uposażenie miesięczne w wysokości 960 zł, na koniec odprawę po 4 miesiącach 2000 zł. I po odbyciu takiej służby można ubiegać się o powołanie do korpusu szeregowych zawodowych. Jak co roku spotykamy się na kwalifikacji wojskowej. W tym roku kwalifikacja rozpoczęła się 28 marca we wtorek i potrwa do 7 kwietnia, do przyszłego piątku. Kwalifikacja wojskowa obejmuje cały powiat, to znaczy miasto Kamienna Góra, gminę Kamienna Góra, miasto i gminę Lubawkę oraz gminę Marciszów. Młodzi mężczyźni, rocznik 98, czyli 19-latkowie dostali wezwanie do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską. Tutaj przejdą badania lekarskie, otrzymają kategorię zdrowia, otrzymają książeczkę wojskową i automatycznie po 14 dniach przechodzą do rezerwy. Jeżeli chcieliby iść do wojska, to teraz wojsko, jak każdy inny pracodawca, może ich zatrudnić, mogą ochotniczo się tam zgłosić.